Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w którym, jak to się już pewnie domyślacie, poskładamy sobie kompa. Ale nie byle jakiego, ponieważ dostałem prawdziwie bojowe zadanie: złożyć komputer dla youtuberów. Rogalika oraz Pinki są to youtuberzy prowadzący content rozrywkowy, dlatego też produkują całą masę filmów i potrzebują kompa do montażu, ale też do grania i streamowania. Budżet, jaki miałem, to 10 tysięcy złotych. Odcinek powstał we współpracy z Intelem oraz Gigabyte'em, który na połączenie płyta główna plus procesor oferują rabat, a wszystkie części zostały zakupione w sklepie X.com. Zaraz pokażę Wam koszyk, pokażę Wam wszystkie części, opowiem o nich, potem złożymy sobie ten komputer, przetestujemy, no i finalnie zaprezentuję Wam, jak ta maszyna się będzie prezentować. Ale teraz zapraszam na intro i lecimy z tematem. Okej, więc zacznijmy od przedstawienia tego, co w tym kompie wyląduje. Najpierw rzeczy absolutnie najważniejsze dla każdego zestawu komputerowego. Zacznijmy od procesora. 11. generacja 11700K. Postawiłem tutaj na 8 rdzeni, 16 wątków. Chciałem nie dopłacać do i9, która więcej wyciągnie, jeżeli chodzi o gry, ale to jednak ma być maszyna do montażu. No i lepiej było ten budżet przeznaczyć na inne komponenty, jak choćby karta graficzna, a jeszcze w budżecie zostało nam więcej pieniędzy ze względu na cashback, który teraz jest, jeżeli połączycie procesor Intela razem z płytą Gigabyte'a, którą tutaj mamy, Z590 Ultra. Bardzo dobra płyta główna, która w tym zestawie z tym procesorem wychodzi za około 700-800 zł, a procesor za 1700 zł, więc macie za 2,5 tysiąca zł świetny zestaw, płyta naprawdę bardzo dobrej klasy. Zobaczymy, na co mi pozwoli, jeżeli chodzi o OC, którego nie będę chciał tutaj robić zbyt dużego, ponieważ maszyna do montażu przede wszystkim powinna być stabilna. Więc już wiecie, jaki procesor i jaka płyta główna i że możecie w sklepie X.com zgarnąć cashback od Intela i Gigabyte'a za te dwa komponenty. Jak je połączycie, akurat w przypadku tych dwóch, to jest 320 zł, ale też są różne konfiguracje, czy to z i5, czy z i9, z wyższym modelem też Aorus Masterem. No a ja tutaj zaprezentowałem Wam Aorusa Ultra, jeżeli chodzi o płytę główną, ponieważ moim zdaniem ta płyta jest w zupełności wystarczająca. Sam prywatnie posiadam taką płytę identyczną, jest w moich zbiorach i bardzo ją sobie chwalę. Do tego karta graficzna, ponieważ to w dzisiejszych czasach jest najbardziej pożądany sprzęt. Wybrałem też wersję od Gigabyte'a, chociaż nie musiałem, ale stwierdziłem, że postawię na wszystko tej samej firmy. Ja lubię budować zestawy, w których wszystko składa się z komponentów w jak największym stopniu tej samej firmy, żeby to za pomocą oprogramowania jakoś wszystko razem lepiej się wiązało i tutaj za pomocą tylko jednego softu będziemy widzieć i płytę główną, i kartę graficzną i będziemy sobie mogli tym operować. 3-wentylatorowe chłodzenie, więc powinna zapewnić bardzo dobrą kulturę pracy. Oczywiście o tym sobie powiemy w podsumowaniu. 3060 Ti, niestety budżet nie pozwalał na więcej, ale sam posiadam, montuję i gram na 3060, więc jest to karta w zupełności wystarczająca do takich zadań. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale niestety na budżet też musimy patrzeć. Teraz przejdźmy do pozostałych komponentów. Mamy tutaj dysk. Dysk od Samsunga. 980 o pojemności 1 TB. Jak ktoś kiedykolwiek montował filmy albo robił ich dużo, to wiecie, dwie rzeczy są najcenniejsze. Szybki transfer, żeby to się zaczytywało, duże projekty bardzo łatwo do programu, a zastanawiam się, że raczej w takim kontencie rozrywkowym te filmy są naprawdę złożone, więc tamtego materiału jest cała masa w 4K, no więc miejsce i szybkość dysku potrzebna, dlatego też postawiłem na ten dysk od Samsunga. No i pamięci RAM, Cruciale Ballistixy. Oryginalnie w tym zestawie miały być Kingstony, które akurat były na promocji, ale przez to, że były na promocji, wyprzedały się i przed złożeniem zamówienia niestety były już niedostępne, dlatego wybrałem te Cruciale. 32 giga to jest takie minimum, jeżeli chodzi o komputery do montażu. 3200 MHz cel 15. Zobaczymy, czy uda się zrobić jakieś OC, chociaż nie chciałbym zbyt mocno stawiać na OC w tym komputerze, ponieważ w maszynach do montażu najważniejsza to stabilność, a stabilność chłodzenia zapewni nam chłodzenie
Arctic Liquid Freezer 2 o wielkości 360 mm, no już legendarne chłodzenie, które na pewno da sobie radę z naszą 11 generacją. Nie wygląda zbyt pięknie, jeżeli chodzi o naszą blokopompkę, no ale bez wątpienia każdy powie Wam, że jeżeli chodzi o wydajność, a już na pewno stosunek ceny do jakości, jest to absolutny kozak, jeżeli nie najlepsze chłodzenie na rynku. Za zasilanie będzie odpowiadał zasilacz od Silentium PC Supremo FM2 o mocy 650 W, oczywiście z certyfikatem Gold. Prąd niestety nam drożeje, więc trzeba te straty energii minimalizować, a wszystko zamkniemy to w obudowie od Corsaira 4000D. Bardzo fajna, jedna z nowszych konstrukcji ze świetną jakością wykonania, więc postanowiłem postawić właśnie akurat na taką skrzynkę, która z zewnątrz będzie prezentować się naprawdę elegancko i myślę, że cały ten zestaw troszeczkę mroczny, z ograniczoną ilością światełek, ale będzie przede wszystkim oferował moc i całkiem ciekawy, elegancki wygląd. Więc teraz komputer mamy poskładany. Prawdopodobnie już widzieliście jego finalną wersję na przebitkach, ale u mnie jest on jeszcze ukryty, ponieważ czas na jego testy. Musicie zobaczyć, jak radzi sobie w kwestii wydajności, więc najpierw gry, a później testy syntetyczne. I jak widzicie, no jeżeli chodzi o granie, mamy tutaj absolutnie bezkompromisową wydajność w rozdzielczości do 1440p 4K. W słabszych grach, tytułach e-sportowych też bez najmniejszego problemu na tej 3060 sobie pogramy. Jest ona tutaj jedynym limiterem, ponieważ procesor ma naprawdę zapas mocy na tytuły w takiej rozdzielczości i to ogromny. Żeby go zatkać, tak naprawdę trzeba byłoby na niego wrzucić prawdopodobnie RTX-a 3090, więc o procesor w ogóle się tutaj nie martwię. Jeżeli chodzi natomiast o montaż filmów, no to tutaj też w renderowaniu wspomaga nas karta graficzna i w mniej niż 10 minut jesteśmy w stanie wyrenderować praktycznie każdy materiał taki 15-minutowy. Ja nie mam aż tak ciężkich projektów jak prawdopodobnie Rogalik i Pinki. Oni w tym swoim kontencie rozrywkowym na pewno mają dużo bardziej złożone materiały, ale wydaje mi się, że nie będą musieli z absolutnie żadnym materiałem czekać dłużej niż 15 minut na jego wyrenderowanie, jeżeli będą to robić za pomocą karty graficznej. Procesor troszeczkę dłużej, ale wtedy jakość renderu jest lepsza. Kto renderuje, ten wie, że przeplot stosowany przez procesor daje nam odrobinę lepszą jakość renderu, którą później tak YouTube nam niszczy, więc ja tutaj jestem zwolennikiem renderowania za pomocą karty graficznej, ponieważ czas to pieniądz. Jak widzicie, komputer naprawdę daje radę w każdym absolutnie zadaniu przed nim stawianym. Budżecie 10 tysięcy złotych, który de facto zostawił nam troszeczkę pola do manewru, ale ja jednak zakładam, że jeżeli Wy chcielibyście taki komputer sobie złożyć, do którego tak swoją drogą macie link w opisie do całego koszyka, musicie dorzucić tam, czy to jeszcze jakieś peryferia, czy też oczywiście system operacyjny, a to wydatek dodatkowych 500 zł, więc ten bufor do 10 tysięcy na takie rzeczy przeznaczam. Dzięki temu, że mamy takie promocje, ten bufor dla nas pozostał. Bez tych promek ciężko byłoby się w tym budżecie zmieścić. Wy możecie pisać, jak tak naprawdę Wam się podoba ten zestaw. Co byście zmienili, co byście zrobili inaczej. Jestem jak najbardziej otwarty na Wasze komentarze. Mi on się bardzo podoba. No, przyznam szczerze, że nie ukrywam, też chciałbym taki zestaw, chociaż mam podobny, ale na przykład zmieniłbym obudowę i 11 generację w postaci i9 sam mam w szufladzie i identyczną płytę główną też mam. Jest to moja maszyna testowa na chwilę obecną i daje sobie bardzo, bardzo dobrze radę. Wypiszcie, co sądzicie o tym komputerze, jak Wam on się podoba, czy to wizualnie, czy fajnie to wszystko dobrałem, czy wydajnościowo. Jak sami widzieliście, chłodzenie daje świetnie radę, procesor nam się nie przegrzewa ani troszeczkę, a jeżeli chodzi o OC, to sobie go darowałem, bo powiem Wam szczerze, jak montowaliście kiedykolwiek filmy, nie ma nic gorszego niż wysypanie się systemu ze względu na jakieś niestabilne OC, dlatego nie chciałem tym ryzykować. Moje podkręcanie, czy to pamięci RAM, czy też procesora, w efekcie w montowaniu filmów nie dałoby żadnego widocznego efektu dla przyszłych właścicieli tego komputera, a mogło przysporzyć by im problemów. I jeżeli
coś z tym OC poszłoby nie tak. Piszcie koniecznie, co wy o tym myślicie. Pamiętajcie, że linki do promocji, czyli do cashbacku od Intela i Gigabyte'a macie w opisie. Cały koszyk złożony na X.comie też macie w opisie, więc możecie tam wbijać, popatrzeć, jak to wygląda i koniecznie piszcie swoje komentarze, co o tym wszystkim sądzicie. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia. Cześć! Thank you.